The second day is over. Skończył się drugi dzień. Zostało wam jeszcze 8 dni pracy. Wytrwałej, gorliwej pracy. Dzień drugi trochę lepszy niż dzień pierwszy. Trochę lepszy, ale ciągle pełen trudności. Ależ ten umysł jest rozkojarzony. Wędrujący tu i tam, uciekający umysł. Taki nieuważny, taki słaby, taki wzburzony. Bardzo niespokojny. Taki dziki. Jak dzikie zwierzę. Jak małpa skacząca z jednej gałęzi na drugą. Taki małpi umysł przeskakujący co chwila z tematu na temat, z jednej myśli na drugą. Bardzo wzburzony, doprawdy bardzo dziki. Jak dziki byk czy dziki słoń. Który znalazł się wśród ludzi, sieje spustoszenie w środku wsi i okazuje się bardzo niebezpieczny. Wyrządza wiele szkód. Ale doświadczona osoba, mądra osoba, potrafi wytrenować takiego dzikiego słonia czy dzikiego byka. Pracując bardzo wytrwale, pilnie i bezustannie. I kiedy już to dzikie zwierzę jest oswojone, wytrenowane, wtedy cała jego ogromna siła zaczyna ludziom służyć. Jego siła była bardzo niebezpieczna dla ludzkiej społeczności. Ale teraz ta sama siła zmienia się we wspaniałą służbę dla tejże społeczności. Podobnie jest z dzikim umysłem. Tak długo jak pozostaje niewytrenowany, nieoswojony, jest bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny, bardzo szkodliwy. Ale kiedy go wytrenujemy, oswoimy, to jego ogromna siła zaczyna nam pomagać. Siła umysłu jest nieporównywalna z siłą dzikiego słonia. Jest o wiele większa. Nikt nie może nam wyrządzić większej szkody niż nasz własny dziki umysł. I nikt nie może nam bardziej pomóc niż nasz własny, wytrenowany, zdyscyplinowany umysł. Trenowanie go wymaga jednak równie ogromnej cierpliwości, co tresura dzikiego słonia. Doświadczony treser dzikich słoni czy byków nie irytuje się i nie złości na dzikie zwierzę, ani też go nie nienawidzi. Po prostu cierpliwie pracuje, bardzo cierpliwie i wytrwale. Wy też musicie traktować wasze dzikie umysły z wielką cierpliwością. Chcielibyście je wytrenować w jeden czy dwa dni? O nie, nie. Wpadacie w złość, ponieważ umysł nie chce dać się wytrenować.
Jak to? Poświęciłem na to całe 2 dni z życia, a mój umysł wciąż nie jest wytrenowany. Zaczynacie się oburzać, irytować. Umysł staje się jeszcze bardziej dziki, jeszcze bardziej niebezpieczny. Cierpliwości. Musicie pracować bardzo cierpliwie. Cierpliwie i wytrwale. Nieustannie. Nieustannie. W końcu zwyciężycie. Umysł stanie się zdyscyplinowany, ale musicie pracować. Nikt inny za was tej pracy nie wykona. Musicie stoczyć waszą osobistą bitwę. Musicie zapracować na swoje zbawienie, na swoje wyzwolenie. Nikt nie może tego za was zrobić. Ktoś, komu udało się osiągnąć kontrolę nad umysłem, komu udało się oczyścić umysł, kto osiągnął wyzwolenie i stał się oświecony, ten ktoś pokaże wam ścieżkę, pokaże ją z miłością i współczuciem. Ale iść tą ścieżką musicie już sami, krok za krokiem, krok za krokiem, aż do osiągnięcia ostatecznego celu. Nikt nie weźmie was na ramiona i do celu nie zaniesie. Nikt nikogo nie jest w stanie wziąć na plecy i zanieść do celu. To jest zwyczajnie niemożliwe. Każdy musi pracować sam. Oczywiście, kiedy zaczynacie kroczyć ścieżką Dhammy, ścieżką wyzwolenia, ścieżką oświecenia, prawo natury jest takie, uniwersalne prawo natury jest takie, że dostrajacie się do dobrych wibracji świętych osób, do dobrych wibracji Dhammy i w ten sposób otrzymujecie inspirację i siłę. Otrzymujecie ogromne wsparcie. Wiem to ze swojego doświadczenia oraz doświadczeń wielu uczniów. Otrzymacie to wsparcie. Możecie je nazwać łaską, możecie je nazwać miłosierdziem, możecie je nazwać jak tylko chcecie. Otrzymacie je, ale musicie sami zrobić każdy krok na tej ścieżce. Zdarzenie z życia Gautama Buddy. Pewnego razu mieszkał on w dużym ośrodku medytacyjnym w mieście Shravasti, stolicy stanu Kosala. Mnóstwo mnichów i mniszek przychodziło do niego, aby nauczyć się vipassany. Przychodziło też dużo świeckich osób, kobiet i mężczyzn mających rodziny. Uczyli się techniki i odnosili z niej korzyści. Któregoś dnia podszedł do Buddy człowiek, który zwykle zjawiał się tylko na wieczorne wykłady, ale nigdy nie praktykował. Podszedł do niego wczesnym wieczorem, gdy Budda był jeszcze sam, pozdrowił go z szacunkiem i powiedział: Panie, dręczy mnie jeden problem. Krępowałem się zadać ci pytanie w obecności wielu słuchaczy. Jesteś w tej chwili sam, proszę, pozwól mi je zadać. Śmiało, jeżeli chodzi o Dhammę, w twoim umyśle nie powinno być żadnych nierozstrzygniętych wątpliwości. Pytaj. Człowiek ten powiedział tak. Panie, przychodzę tu od wielu lat. Rozumiem to, czego uczysz. To jest dobre. Obserwuję ludzi, którzy przychodzą się tu uczyć i zauważyłem, że niektórzy z nich osiągnęli wyzwolenie. Stali się w pełni oświeconymi osobami. To widać po ich zachowaniu, stylu życia, po tym jak odnoszą się do ludzi i jak sobie radzą w różnych sytuacjach. Bez wątpienia są oświeceni. Oprócz nich jest całkiem spora liczba osób nie w pełni oświeconych, ale widać, że zaszła w nich ogromna zmiana. Zmiana na lepsze. But then, sir,
I są też ludzie tacy jak ja. Żadnej zmiany. Jesteśmy tacy, jacy byliśmy. Moje pytanie jest takie. Panie, masz wielką moc i jesteś pełen ogromnego współczucia. Kiedy ktoś przychodzi do Ciebie i przyjmuje w Tobie schronienie, dlaczego nie użyjesz całej swojej mocy i współczucia, żeby go wyzwolić? Dlaczego niektórzy wciąż nie są wyzwoleni albo pozostają na wpół wyzwoleni? To pytanie nie daje mi spokoju. Panie, proszę, odpowiedz mi. Budda uśmiechnął się. Stale to powtarzał i stale tego uczył, ale ludzie nie chcieli zrozumieć. Cóż mógł zrobić? Wyjaśnił następująco. Jego sposób tłumaczenia był za każdym razem inny, zależnie od możliwości umysłowych ucznia przychodzącego z pytaniem. Czasami objaśniał metodą zadawania pytań. W tym przypadku też tak zrobił. Zaczął zadawać pytania. Hej, powiedz mi, skąd jesteś? Panie, jestem z tego miasta, ze Shravasti, stolicy Kossali. O nie, nie, twoje rysy twarzy mówią, że nie jesteś stąd. Pochodzisz z jakiegoś innego kraju. Przyjechałeś stamtąd i tu się osiedliłeś. O tak, panie, masz rację. W rzeczywistości pochodzę z Magadha w Rajgiri. Przyjechałem tu i zamieszkałem kilka lat temu. Dobrze, a potem jak się tu osiedliłeś, czy zerwałeś wszelki kontakt z Rajgiri, z Magadha? Już tam nie jeździsz? O nie, panie, stale tam jeżdżę. Mam tam krewnych, przyjaciół, prowadzę tam interesy. Kilka razy w roku jeżdżę do Rajgiri i z powrotem. Rozumiem. Często jeździsz stąd do Rajgiri, więc z pewnością doskonale znasz drogę stąd do Rajgiri, ponieważ przebyłeś się wiele razy. Tak, panie. Znam tę drogę bardzo dobrze. W takim razie powiedz mi, od czasu jak się osiedliłeś w tej części kraju, na pewno zaprzyjaźniłeś się z wieloma osobami i niektóre z nich z pewnością stały się twoimi bardzo bliskimi przyjaciółmi. Czy mam rację? Tak, panie. Kilka z nich to moi bliscy przyjaciele. Z pewnością wiedzą oni, że nie pochodzisz z tej części kraju i że jesteś w rzeczywistości z Magadha w Rajgiri. Stamtąd przyjechałeś i tu zamieszkałeś. I pewnie wiedzą też, że stale tam jeździsz po kilka razy w roku. Tak, panie. W takim razie ci ludzie wiedzą, że bardzo dobrze znasz drogę stąd do Rajgiri. Tak, panie. Niektórzy z nich z pewnością pytali cię o nią. Co to jest za droga i którędy prowadzi? Objaśniasz im to, czy jest to ściśle tajne? Jakie tam ściśle tajne? Objaśniam im i to bardzo dokładnie. Wyruszasz stąd, ze Shravasti, najpierw kierujesz się na wschód. Potem idziesz tędy, potem tamtędy, następnie skręcasz tu, a potem skręcasz tam i docierasz do Varanasi. Idziesz dalej, skręcasz tu i tam i docierasz do Gaya. Potem dalej prosto i w końcu jesteś w Rajgiri. Całą drogę objaśniam szczegółowo, bardzo dokładnie. Oznacza to, że każdy, komu objaśniłeś drogę, na pewno był w Rajgiri. Jakże to możliwe, panie? Jeśli ktoś nie przeszedł tej drogi, to jak mógł dojść do Rajgiri? Młody człowieku, to samo powtarzam każdego dnia. Ludzie przychodzą do mnie rozumiejąc, że oto jest osoba w pełni wyzwolona, która dotarła do ostatecznego celu. Przychodzą i pytają, jak tam dojść, którędy wiedzie ścieżka? Czy trzymam to przed nimi w tajemnicy? Bardzo dokładnie wyjaśniam. Musisz iść tak i tak. Dotrzesz do takiego miejsca i do następnego miejsca. Idziesz potem dalej i dalej, aż docierasz do końcowego celu. Jeśli ktoś tylko słucha i potekuje sadu, 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 kłania się trzy razy, ale nie zrobi ani jednego kroku, żeby pójść tą drogą, to jak taki ktoś ma dotrzeć do celu? Co ja więcej mogę? Pokazałem drogę. Moje zadanie skończone. Ktoś zaczął iść ścieżką, zrobił na niej jeden krok. Jest więc o jeden krok bliżej celu. Ktoś inny zrobił 100 kroków. Jest o 100 kroków bliżej celu. Ten, kto przeszedł całą drogę, dotarł do ostatecznego celu. Każdy musi osobiście kroczyć ścieżką. Nikt inny nie może tego zrobić za niego. Absolutnie nikt. Jeśli jestem
Jeśli jestem spragniony, a ktoś inny napije się wody, to nie ugasi to mojego pragnienia. To ja muszę napić się wody, żeby ugasić swoje pragnienie. Jeśli jestem chory, a ktoś inny weźmie za mnie lekarstwo, mnie to nie uleczy. To ja sam muszę zażyć lekarstwo, żeby wyzdrowieć. To takie proste, a jednak nie chce nam się pracować. Oczekujemy, że jakaś nadnaturalna moc będzie dla nas bardzo miła i coś dla nas zrobi. To nie działa. Nie działa. Każdy musi sam zapracować na swoje zbawienie. Każdy musi samodzielnie stawiać kroki na ścieżce. Budda objaśnił to swoimi słowami w Pali, języku, którym mówił, języku, którym mówiono w Indiach w tamtych czasach. Musicie pilnie i gorliwie pracować na swoje wyzwolenie. Tathagata oznacza tego, kto jest wyzwolony. Dosłowne znaczenie słowa Tathagata to ten, kto osiągnął końcowy cel ostatecznej prawdy, wiecznej prawdy. Ktoś, kto stał się Tathagata, kto dotarł do ostatecznego celu, powodowany ogromnym współczuciem, wskaże wam ścieżkę. Oto jest droga do celu. Po prostu wskaże wam. Oto jest droga. Każdy, kto dotarł do celu, tylko wskaże wam drogę. Iść drogą musicie sami. Sami musicie wypracować sobie swoje zbawienie. Jeśli zaakceptuje się fakt, że ja osobiście muszę przebyć tę drogę, sam muszę zrobić każdy pojedynczy krok na drodze, aby dojść do ostatecznego celu, a im szybciej się to zaakceptuje, tym lepiej, to pojawia się pytanie, jak wygląda ścieżka i jak nią iść. Buddha objaśniał, stale tłumaczył, temu poświęcił całe życie, nieustannie objaśniał drogę. Dhammę. Dhamma znaczy prawo. Dhamma znaczy prawda. Dhamma znaczy natura. Prawo natury. Uniwersalne prawo natury rządzące całym wszechświatem, ożywionym i nieożywionym. Prawo, które jest uniwersalne, niezwiązane z żadną religią. Trzeba zrozumieć, czym jest to prawo, czym jest natura. Trzeba zrozumieć, że jeśli złamię to prawo, zostanę ukarany natychmiast, tu i teraz. Jeżeli żyję według prawa, w zgodzie z tym prawem, zaczynam być nagradzany. Zaczynam przybliżać się do ostatecznego celu, jakim jest wyzwolenie. Na tym polega ścieżka. Ktoś przyszedł do Buddy i zapytał: Panie, w kilku prostych słowach, powiedz mi proszę, na czym polega ta ścieżka? Ja nie rozumiem tych wielkich słów, skomplikowanych filozofii i tego wszystkiego. Buddha uśmiechnął się. Dhamma to nie jest żadna skomplikowana filozofia. Ona jest dla ludzi po to, aby ją praktykowali. Zatem muszą rozumieć, czym ona jest. Jeśli nie rozumieją i używają jedynie, by prowadzić intelektualną grę, w niczym im to nie pomoże. Dhamma zawsze da się objaśnić w bardzo prostych słowach. W porządku, jeszcze raz ci to wyjaśnię. I wyjaśnił w kilku słowach, w swoich słowach, w języku, którym mówiono w tamtych czasach. Znaczy nauki. Buddhana
wszyscy Buddowie. To są nauki wszystkich Buddów. On nigdy nie powiedział, to są moje nauki. Budda to nie jest czyjeś imię. Budda oznacza osobę oświeconą, osobę wyzwoloną. Jego imię brzmiało Gautama. Nikt nie ma monopolu na to, żeby stać się Buddą. Nie tylko Gautama może stać się Buddą. Każdy może stać się Buddą. Oczywiście nie jest to takie łatwe. Nie spodziewajcie się, że po 10 dniach spędzonych tutaj zostajecie Buddami. O nie. To jest ciężka praca. Bardzo ciężka praca. Ale ciężko pracując, naprawdę ciężko pracując, każdy bez wyjątku ma szansę stać się Buddą, w pełni oświeconą osobą. A kiedy ktoś zostanie Buddą, będzie uczył tego właśnie i niczego więcej. Takie będzie nauczanie każdej oświeconej osoby. Co to takiego? Akaranam, powstrzymaj się. Sabba, wszystko. Papasa, wszelkie naganne działania. Powstrzymaj się od wszelkich nagannych, niemoralnych działań. Od wszystkich niewłaściwych działań. Działaj właściwie. Niech Twoje czyny będą prawe. Wejdź w świat działań właściwych moralnie. Upasampada. Poświęć się moralnemu, szlachetnemu życiu. Upasampada. Stale oczyszczaj swój umysł. I to wszystko. Powstrzymaj się od niewłaściwych, nieszlachetnych działań. Postępuj właściwie, szlachetnie i nieustannie oczyszczaj umysł. Cała Dhamma we wszystkich swoich aspektach jest w tym zawarta. Niczego nie brakuje. Nic nie trzeba dodawać. Dlatego jest nazywana kompletna. Jest kompletna, całkowita. Nie należy też nic odejmować. Nie ma nawet kropki, która byłaby nie na miejscu i wymagała usunięcia. Tak czysta, ultra czysta. Nic dodać, nic ująć. To jest Dhamma. Powstrzymajcie się od niewłaściwych działań. Postępujcie właściwie, oczyszczajcie umysł. Każda szanująca się religia, warta tego, by nazwać ją religią, powie to samo. Ale kiedy oświecona osoba naucza Dhammy uniwersalnej, nigdy nie będzie to nauka dla wybranej grupy ludzi i ograniczona do jednej religii. Uniwersalna Dhamma, wieczna Dhamma. Prawo natury jest wieczne. Takie było w przeszłości, takie jest teraz i takie będzie w przyszłości. Dotyczy wszystkiego i wszystkich. To jest Dhamma. Ale ludzie, powodowani szaleństwem, niewiedzą i ignorancją, zapominają o istocie Dhammy i robią z niej religię. Taką, siaką i jeszcze inną. A wtedy te same słowa nabierają innego znaczenia. Wszyscy powtarzają, powstrzymaj się od niewłaściwych działań. Żadna religia nie powie, postępuj niewłaściwie, niemoralnie. Każdy człowiek powie to samo. Działaj właściwie, żyj moralnie, szlachetnie. Każda religia, każda tradycja mówi, oczyść swój umysł. Każda religia, każda tradycja, wszyscy to mówią. A jednak jest wielka różnica, ogromna różnica w wyjaśnieniach. Co to jest grzech? Co to jest pobożność? Kiedy Dhamma zmienia się w religię, wtedy ta określona religia, tak zwani religijni członkowie tego dłamu, czyli tak zwani pobożni wyznawcy, noszą na przykład takie szaty albo inne szaty. Mogą mieć taki typ różańca albo inny typ różańca. Mogą malować taki czy inny znak na czole. Mogą mieć taki czy inny wygląd zewnętrzny. This external appearance or that external appearance.
I teraz ludzie przynależący do tego ruchu religijnego powiedzą, że ci, których wygląd zewnętrzny jest zgodny z regułami, są pobożni, a pozostali nie są. Powstała definicja religijności. Zła definicja. Inna definicja. Każdy ruch religijny, wszyscy jego wyznawcy będą mieli określone takie czy inne rytuały, takie czy inne religijne ceremonie. Każda religia będzie miała inne obrzędy, inne rytuały. I członkowie danej religii powiedzą, ci, którzy biorą udział w naszych obrzędach i ceremoniach, o, to są pobożni ludzie. A ci, którzy nie biorą udziału w tych ceremoniach, oni są grzesznikami. Powstała kolejna błędna definicja grzechu i pobożności. Istnieje jeszcze jedna definicja, jeszcze bardziej myląca i dezorientująca. Każda religia ma swój system wiary, swoje dogmaty, filozofie. Każda religia wierzy w swoje dogmaty i filozofie. Ci, którzy wierzą w dane dogmaty i filozofie, są bardzo pobożni. Ci, którzy w nie wierzą, nie są pobożni. Tego typu definicje grzechu i pobożności wyrządzają dhammie wielką krzywdę. Dhamma przestaje być dhammą. W dhammie definicja jest uniwersalna. Nie dotyczy wyznawców jednej tylko religii. Wygląd zewnętrzny będzie różnił jedną religię od drugiej, jednego wyznawcę od drugiego wyznawcy. Rytuały, ceremonie i obrzędy też będą inne u każdej osoby i w każdej religii. Wiara i poglądy filozoficzne też się będą różniły u różnych osób i w różnych odłamach religijnych. Ale definicja dhammy nie może być u każdego inna. Ona jest uniwersalna, jest wieczna. Co to jest grzech? Co to jest niewłaściwe działanie? Jakakolwiek czynność fizyczna lub wypowiedź słowna, jakiekolwiek tego typu działanie, które krzywdzi i rani inne istoty, zakłóca spokój i harmonię innych istot, jest działaniem grzesznym, postępowaniem niewłaściwym. A co to jest właściwe działanie, pobożne działanie? Każda czynność fizyczna lub wypowiedź słowna, która wspiera inne istoty i pomaga im stwarzać spokojną, harmonijną atmosferę, która nie zakłóca ich spokoju i harmonii, która nie krzywdzi ani ich nie rani, jest pobożnym działaniem, właściwym postępowaniem. Ta definicja jest uniwersalna. Kiedy coraz głębiej zaznajamiamy się z dhammą na poziomie doświadczalnym, staje się jasne i oczywiste, że jest to zgodne z prawem natury. Pierwsza zasada, powstrzymajcie się od niewłaściwego postępowania, jest nazywana sila, życie moralne. Nie róbcie i nie mówcie niczego, co skrzywdzi inne istoty. Prowadźcie moralne życie. Niech wasze działanie, postępowanie będzie właściwe. A najbardziej właściwym działaniem jest być panem swego umysłu. Nigdy nie bądźcie niewolnikami waszego umysłu. Nauczcie się koncentrować umysł. Nauczcie się rozwijać w sobie umiejętność skupiania się na jednej rzeczy, w oparciu o właściwe postępowanie, bez pretensji o cokolwiek, do kogokolwiek, wolni od gniewu, nienawiści, wrogości. To jest najwłaściwsze działanie. Kiedy zaczyna się stawiać kroki na ścieżce, staje się jasne, że te nauki są uniwersalne. Tak bardzo uniwersalne. Pierwszy krok nazywa się sila, drugi nazywa się samadhi, a trzeci, oczyszczenie umysłu, nazywa się panya. Panya znaczy mądrość, wgląd, bezpośrednie doświadczenie prawdy wewnątrz siebie i rozwijanie mądrości prawa.
uniwersalnego prawa oraz zmiana nawykowych reakcji umysłu na jego najgłębszym poziomie. A więc po pierwsze sila, moralność. Początkowo rozumie się ją tylko na poziomie intelektualnym. Tak, nie powinienem postępować niewłaściwie. Nie powinienem robić ani mówić niczego, co skrzywdziłoby inną istotę. Na przykład, jeśli ktoś podchodzi i uderza mnie albo chce mnie zabić, to mnie się to oczywiście nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Więc jeśli ja kogoś uderzę albo chcę zabić, to tej osobie też się to nie będzie podobało. Czyli nie powinienem robić drugiemu tego, co mnie niemiłe. Nie powinienem zabijać. To zrani innych, skrzywdzi ich. Jeśli ktoś rabuje, ukradnie mi jakąś rzecz, która jest mi bardzo droga, to oczywiście nie podoba mi się to. Czuję się skrzywdzony. Dlatego też nie powinienem przywłaszczać sobie niczego, co jest cudzą własnością. Skrzywdzę tym człowieka. Nie powinienem tego robić. Jeśli ktoś gwałci albo niewłaściwie zachowuje się seksualnie z osobą z mojej rodziny, nie podoba mi się to. Czuję się zraniony. Zatem i ja nie powinienem się tak zachowywać, gdyż zranił innych. Jeśli ktoś kłamie i próbuje mnie oszukać, nie podoba mi się to. Ja też nie powinienem kłamać ani oszukiwać innych. Kiedy ktoś odzywa się do mnie ostro i niegrzecznie, nie podoba mi się to. I ja nie powinienem używać ostrych, przykrych słów w stosunku do innych. Nie spodoba im się to. Ja to rozumiem i każdy rozumie, że nie należy tak postępować. Nie należy robić tych i wielu innych niedobrych rzeczy. Ale kiedy oszołomi nas jakiś narkotyk albo alkohol, jesteśmy bezradni. Jesteśmy niewolnikami tego środka odurzającego. I zachowujemy się w sposób, w jaki wcale nie chcemy się zachowywać. Nie powinienem zażywać żadnych środków odurzających. Rozumiemy to wszystko na powierzchniowym poziomie umysłu, na poziomie intelektualnym. W nieco inny sposób można to rozumieć na trochę głębszym poziomie, ale ciągle na poziomie intelektualnym. Istota ludzka jest istotą społeczną. Musi żyć w społeczeństwie, żyć z członkami swojej rodziny i z innymi ludźmi. Jeśli ktoś stale postępuje w sposób zakłócający atmosferę wokół siebie, jeśli burzy harmonię, wszędzie zakłóca spokój, to jak taka osoba może sama cieszyć się spokojem i harmonią? Jeśli wszędzie wokół siebie podkładam ogień, sprawiam, że wszystko wokół pali się, płonie, to jak mogę oczekiwać, że ja sam będę spokojny i opanowany? Nie jest to możliwe. Muszę więc przyczynić się do tego, aby atmosfera była pogodna i spokojna. I tylko wtedy będę mógł sam doświadczyć tej pogody i spokoju, żyjąc w takiej atmosferze. Tak, staje się to jaśniejsze, ale Dhamma staje się naprawdę zrozumiała dopiero, kiedy zaczyna się ją praktykować. A oświecona osoba pokaże drogę prowadzącą do takiego poziomu, na którym zaczyna się doświadczać prawa natury. Na poziomie doświadczalnym stanie się oczywiste, że kiedykolwiek mówię lub czynię coś, co krzywdzi innych, to nie jestem w stanie tego uczynić, dopóki nie wytworzę w swoim umyśle ogromnej ilości negatywnych uczuć. Nie jestem w stanie nikogo zabić, jeśli nie powoduje mną gniew, nienawiść, wrogość, niechęć. Nie mogę niczego ukraść, jeśli nie ogarniała mi chciwość. Nie zachowam się w sposób niewłaściwy seksualnie, jeśli nie powstało we mnie pożądanie. I tak samo jest ze wszystkim innym, z ego, zazdrością i różnymi innymi zanieczyszczeniami. Najpierw rozwijam te zakłócenia w umyśle, a dopiero potem jestem w stanie zrobić lub powiedzieć coś, co zrani innych. Ten, kto kroczy ścieżką Dhammy, zacznie to rozumieć dzięki własnemu doświadczeniu. I dzięki temu doświadczeniu zacznie też rozumieć jeszcze jedno. Kiedykolwiek generuję w umyśle negatywne uczucia,
gniew, nienawiść, wrogość, niechęć, namiętność, strach, ego, zazdrość, chciwość, czy jakiekolwiek inne zanieczyszczenie umysłu, natura nie chce tego. Dzieje się to wbrew prawu natury i natura zaczyna mnie karać. Zostaję ukarany tu i teraz. Po śmierci kara też będzie, ale zostawmy to na razie na boku. Nie mówimy, żeby w to nie wierzyć, tylko żeby tę kwestię odłożyć. Zostaniecie ukarani tu i teraz. Każdy, kto zacznie iść ścieżką, zacznie sobie uświadamiać, że natura zaczęła mnie karać, ponieważ kiedy opanowuje mi gniew, staję się taki wzburzony, taki nieszczęśliwy, taki agresywny. To niemożliwe, żeby emanować gniewem i jednocześnie być opanowanym, czuć w sobie spokój. Niemożliwe. Wzburzenie musi się pojawić. Podobnie jest, kiedy powstaje we mnie jakiekolwiek inne zakłócenie umysłu. Wzburzenie musi się pojawić. Takie jest prawo natury. Zaczyna mnie ona karać, ale jeśli powstrzymam się od takiego działania, jeśli nie wytworzę w umyśle tych zanieczyszczeń, zakłóceń, wtedy natura zacznie mnie nagradzać. Czuję się napełniony spokojem. Staje się całkiem jasne, że takie właśnie jest prawo natury. Nie krzywdźcie innych, nie rańcie innych, nie czyńcie ani nie mówcie niczego, co zakłóci innym spokój, ponieważ jeśli to robicie, zaczynacie krzywdzić samych siebie. Nie wiecie o tym, ale jesteście pierwszą ofiarą waszego postępowania. Jeśli chcecie kogoś zabić, generujecie gniew. Kiedy pojawia się gniew, jesteście ukarani od razu, w tym samym czasie i miejscu. Jesteście pierwszą ofiarą waszego gniewu, waszego własnego zanieczyszczenia. To staje się coraz jaśniejsze i jaśniejsze dla tych, którzy idą ścieżką Dhammy. Wtedy, na głębszym poziomie, ponieważ rozpoczął się proces doświadczania prawdy wewnątrz, schemat zachowania, sposób reagowania, sposób życia automatycznie zaczyna ulegać zmianie. Jeśli nie doświadczamy wewnętrznej prawdy, cały czas przywiązujemy wagę do rzeczy zewnętrznych, dziejących się poza nami, na zewnątrz nas. Nie wiemy, jak natura nas karze, nie wiemy, jak nas nagradza. W ogóle tego nie rozumiemy. Teraz, dzięki tej praktyce, której nauczycie się przez 10 dni, stanie się to dla was jaśniejsze. Będzie coraz jaśniejsze. Nie tylko na poziomie intelektualnym, nie tylko na poziomie wiary, ponieważ Budda tak powiedział, albo założyciel jakiejś religii tak powiedział, albo jakieś święte pisma tak powiedziały. Tak to nie działa. Kiedy już stanie się to jaśniejsze na poziomie doświadczalnym, dzięki bezpośredniemu doświadczeniu, wtedy będzie to tak oczywiste jak to, że kiedy dotkniemy ręką ognia, oparzymy się. Teraz już wiecie, włożenie ręki do ognia, dotknięcie ognia, parzy, rani. Głęboko wewnątrz zaczniecie doświadczać tego, że kiedy ranicie innych, to zanim do tego dojdzie, ranicie najpierw samych siebie. Zaczyna palić się w was ogień. Piekielny ogień wewnątrz zaczyna was parzyć tu i teraz. Natomiast kiedy postępujecie właściwie, dobrze i wasze działanie jest pomocą dla innych, wtedy zaczynacie doświadczać spokoju, niezwykłego spokoju Królestwa Niebieskiego wewnątrz was. Piekło jest wewnątrz nas. I niebo jest wewnątrz nas. Kiedy zaczyna się tego osobiście doświadczać, bardzo pomaga to praktykować Dhammę we właściwy sposób. Powstrzymajcie się od wszelkich złych uczynków. Róbcie tylko dobre uczynki. Ścieżka jest szczegółowo objaśniona, jak nią iść krok po kroku. Cała ścieżka nazwana jest w języku tamtych czasów Ariyu Athangiku Maggo. Maggo means path. Maggo znaczy ścieżka. Ariyo znaczy szlachetna. Szlachetna ścieżka. Szlachetna w tym sensie, że każdy, kto nią idzie, na pewno stanie się szlachetną osobą. Bez względu na to, z jakiego kraju pochodzi, do jakiej przynależy społeczności, jaki ma kolor skóry i jakiej jest płci. Te sprawy nie mają najmniejszego znaczenia. Ktokolwiek podąża ścieżką, na pewno stanie się szlachetną osobą, świętą osobą, osobą o dobrym i czystym sercu. Dlatego ścieżka ta nazywa się szlachetną. Szlachetna ośmioraka ścieżka. Podzielona jest na trzy części. Sila, Samadhi,
panya, sila, moralność. Nie czyńcie ani nie mówcie niczego, co skrzywdziłoby innych. Ta część sila obejmuje trzy elementy ścieżki. Samma, vacha, samma, kammanta, samma, ajiva. Słowo samma znaczy prawidłowy, właściwy. Samma vacha, właściwa mowa. Mowa musi być dobra, właściwa. Skąd macie wiedzieć, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe? Jeśli wiecie, co jest niewłaściwe i powstrzymujecie się od tego, to cała reszta jest właściwa. A więc co jest właściwe, a co niewłaściwe, jeżeli chodzi o mowę, działanie na poziomie mówienia? Powstrzymajcie się od mówienia kłamstw. Kłamanie jest działaniem niewłaściwym. Powstrzymajcie się od mówienia przykrych, krytycznych słów. Słów, które raniąc innych, w żaden sposób im nie pomagają, ponieważ mówienie ostrych, przykrych słów jest niewłaściwe. Powstrzymajcie się od obgadywania kogoś za jego plecami, obmawiania. Przypuśćmy, że znacie dwie osoby, które się przyjaźnią. Usłyszeliście gdzieś coś na temat jednej z nich i powtarzacie to drugiej osobie. Niszczycie ich przyjaźń. Sprawiacie, że stają się wrogami. Postąpiliście niewłaściwie. Albo mówicie słowa oszczercze, niepotrzebne, marnując swój czas i marnując czas innych. To wszystko jest niewłaściwym działaniem na poziomie mówienia. Powstrzymajcie się od tego wszystkiego, a cała reszta będzie właściwym działaniem. Samma vacha, właściwa mowa. Następnie jest samma kamanta, właściwe działanie na poziomie fizycznym, czyli właściwe uczynki. Miara właściwego postępowania jest taka sama. Jakiekolwiek działanie, które rani lub krzywdzi inne istoty, jest niewłaściwe. Jeśli powstrzymacie się od tych działań, wszystkie pozostałe będą właściwe. Nie zabijajcie, nie kradnijcie, nie zachowujcie się seksualnie w niewłaściwy sposób, nie używajcie żadnych środków odurzających. Jeśli powstrzymacie się od tych uczynków, wszystkie wasze pozostałe działania na poziomie fizycznym automatycznie staną się właściwe. Cała reszta będzie właściwa. Z kolei samma ajiva, właściwe źródło utrzymania. Jeżeli ktoś jest mnichem, mniszką czy pustelnikiem, wówczas chodzi po świecie z żebraczą miską i nie posiada niczego na własność. Ale osoba świecka, posiadająca rodzinę i dom, nie powinna chodzić z żebraczą miską. Musi pracować, aby zarobić na życie. Pracować ciężko i uczciwie, i to w sposób niekrzywdzący innych. I znowu miara właściwego działania w tym względzie jest taka sama. Wasz zawód, wasza praca musi być taka, że owszem, musicie dostać za nią odpowiednie wynagrodzenie, ale nie może ona krzywdzić innych. Jeśli osiągacie wysokie zyski z waszej pracy, ale ta praca w jakiś sposób krzywdzi innych, to nie jest to samma ajiva. Nie jest ona właściwym źródłem utrzymania. Jeżeli wasz sposób zarabiania na życie zachęca innych ludzi do łamania zasad moralności, do niemoralnego życia oraz zakłóca ich spokój i harmonię, to nie jest to samma ajiva. Nie jest to właściwe źródło utrzymania. Na przykład, jeśli ktoś prowadzi interesy związane ze sprzedażą broni, amunicji, armat, bomb atomowych, wodorowych, ten ktoś ma z tego mnóstwo pieniędzy, ogromne zyski. Ale ludzie kupujący u niego broń użyją jej do zabijania innych. To nie jest dobry sposób zarabiania. To nie jest właściwe źródło utrzymania. Ten ktoś może powiedzieć, ja przecież nie zabijam. Prawda, ty nie zabijasz, ale pomagasz innym w zabijaniu. Zachęcasz innych do zabijania. To nie jest właściwe źródło utrzymania. Jeśli ktoś ma w pracy do czynienia z mięsem, rybami i mówi, ja nie zabijam zwierząt, kto inny je zabił, to jednak jego praca zachęca innych do tego, żeby zabijali. Nie jest to właściwe źródło utrzymania. Ktoś hoduje zwierzęta i sprzedaje je do rzeźni, mówiąc, to nie ja zabijam, tylko rzeźnik. Nie, ale zachęcasz do zabijania. A to nie jest właściwe zarabianie na życie.
Ktoś inny zajmuje się truciznami. Ci, którzy je kupują, używają ich, aby zabijać. Niedobry sposób zarabiania. I tak samo jest z jakimkolwiek innym towarem. Jeśli to, co sprzedajecie, stanowi zachętę dla innych do łamania sila, wówczas wasze źródło utrzymania nie jest właściwe. Czasem niektóre zawody wyglądają na bardzo właściwe, ale motywacja jest zła. Jeśli motywacja jest zła, to wasze źródło utrzymania staje się również niedobre. Pewne wydarzenie z mojego życia. Wiele lat temu, kiedy jeszcze nie miałem kontaktu z czystą damą, nie wiedziałem, jak obserwować rzeczy wewnątrz. Mimo to uważałem siebie za bardzo damiczną osobę, bardzo religijną osobę, odprawiającą różne rytuały, ceremonie, dającą dotacje tu i tam. Ale nie znałem czystej damy. I zdarzyło się kiedyś, że ktoś w mojej rodzinie poważnie zachorował, a lekarz rodzinny akurat nie mógł przyjść, ponieważ wyjechał. Musiałem wezwać innego lekarza. Lekarz ten był bardzo sławny, no i bardzo zajęty. Nie wiedzieliśmy, czy zgodzi się przyjść do chorego. Wybrałem się do niego osobiście, żeby go przekonać. Poszedłem do jego gabinetu, gdzie zazwyczaj był tłum pacjentów i nie zobaczyłem ani jednego chorego. Lekarz siedział sam. Oczywiście ucieszyłem się, bo oznaczało to, że będzie mógł przyjść. Ale z ciekawości zapytałem: doktorze, co to się stało? Codziennie przed pańskim gabinetem czeka długa kolejka, a dzisiaj nie ma nikogo. Z bardzo smutną, nieszczęśliwą miną odpowiedział: Goinka, zawsze co roku o tej porze jest jakaś mniejsza lub większa epidemia. Nie wiem, co się stało w tym roku. Nie ma żadnej epidemii. Zrobiło to na mnie bardzo nieprzyjemne wrażenie. Zawód lekarza to tak szlachetna profesja. Służyć innym, pomagać im wrócić do zdrowia. A popatrzcie na motywację tego lekarza. Chcę, żeby było dużo epidemii. Oczywiście nie wszyscy lekarze są tacy. Nie potępiają ich wszystkich, ale tak właśnie było w przypadku tamtego lekarza. Nie wiedziałem wtedy, jak obserwować rzeczywistość wewnątrz siebie. Kiedy ktoś nie wie, jak ją obserwować, stale szuka innych poza sobą. Spójrzcie, ten człowiek jest taki niedobry, tamten człowiek jest taki zły, ten i ten też jest okropny. Kiedy zacząłem praktykować tę technikę obserwacji prawdy wewnątrz siebie, zobaczyłem, że ja sam byłem jeszcze gorszy od tego doktora. Wychowałem się w świecie biznesu, w rodzinie prowadzącej duże interesy i znam ludzi biznesu i ich motywacje. Mamy swoje specyficzne słownictwo. Przypuśćmy, że jest wojna albo klęska głodu. Towarów na rynku jest mało, ceny skaczą w górę. W naszym języku, języku handlu, mówimy wtedy: jest dobra koniunktura. Wspaniale, ceny są wysokie, mamy większy zysk. Wszystkie zapasy, jakie mamy na składach, pójdą za wyższą cenę. Kiedy nie ma głodu, nie ma wojny, rynek jest zawalony towarami, ceny spadają. Z ciężkim sercem mówimy wtedy: o, rynek się załamał, bardzo źle, bardzo niedobrze. Cóż to jest za postawa, cóż za motywacja? Nie interesuje nas cierpienie ludzi, my musimy dobrze zarobić. Nie da się tego zrozumieć, dopóki nie zacznie się obserwować rzeczywistości wewnątrz siebie. Zrozumieć, w jakim szaleństwie się tkwi. Nie ma nic złego w robieniu interesów. Trzeba zarabiać pieniądze rozsądnie, bez krzywdzenia innych i z założeniem, że rozumiem rolę, ważną rolę, jaką w ten sposób odgrywam w społeczeństwie. Wszystko jedno, jaki ma się zawód, ale jeśli zachowuje się postawę, że dzięki mojej profesji służę społeczeństwu i w zamian za to otrzymuję od społeczeństwa wynagrodzenie, to wtedy służba społeczeństwu staje się ważniejsza. Wynagrodzenie z pewnością też będzie, nic z tym złego. Człowiek biznesu kupuje towar u producenta i sprzedaje go konsumentowi. Nic w tym złego. Nie jest możliwe, żeby wszyscy konsumenci zaopatrywali się w towary bezpośrednio u producenta. Potrzebny jest pośrednik. Ale pośrednik, jeśli przyjmie postawę: jestem po to, żeby wyzyskać kogo się da i dorobić się, wówczas osobę tę ogarnie szaleństwo wyścigu szczurów po pieniądze, pieniądze, pieniądze. Jakie to dalekie od damy, bardzo odległe od damy. Sama Jiva chce od was dobrej woli, dobrej motywacji podczas zarabiania, bez krzywdzenia innych. Służyć ludziom. Każdy członek społeczeństwa służy mu i odgrywa w nim swoją rolę, zgodnie z własnymi możliwościami.
Wszystkie trzy elementy, samma vacha, samma kamanta, samma ajiva, właściwa mowa, właściwe czyny i właściwe źródło utrzymania, wszystkie one składają się na pierwszą część dhammy, sila, moralność. Gdyby nauczyciel dhammy uczył tylko tej części, nie byłby oświeconą osobą. Jeśli nauczanie polega tylko na mówieniu, słuchajcie ludzie, słuchajcie wszyscy, nie powinniście robić tego, nie powinniście robić tamtego, powinniście robić to, powinniście robić tamto. Takie nauki ludzie jednym uchem wpuszczają i zaraz drugim wypuszczają. To jest tylko częściowa dhamma. Nie przyniesie żadnego efektu, ponieważ wszyscy bardzo dobrze wiedzą, że nie powinni robić tego i nie powinni robić tamtego, a mimo to stale to robią. Pijak doskonale wie, że jego nauk nie jest dla niego dobry i powinien z niego wyjść, ponieważ picie go zgubi. Hazardzista też dobrze wie, nie powinienem tego robić. Kiedy jednak przychodzi czas działania, obaj o tym zapominają. Jeden pije, drugi gra. Dlaczego? Ponieważ nie mają kontroli nad swoimi umysłami. Nie są panami swoich umysłów, tylko niewolnikami swoich umysłów. Są niewolnikami nawykowych reakcji, schematów zachowania tkwiących głęboko w umyśle. Dhamma nie jest kompletna, jeśli ogranicza się do wygłaszania tego typu kazań. Samo mówienie o sila nikomu nie pomoże. A więc następny krok. Samadhi, panowanie nad umysłem. Musicie nauczyć się, jak stać się panem swego umysłu? Musicie nauczyć się koncentrować swój umysł. Koncentrować umysł w oparciu o właściwą podstawę. Koncentracja umysłu, której podstawą jest czystość umysłu. To jest samadhi. Kolejne trzy elementy dhammy składają się na część zwaną samadhi. Samma vayamo. Samma sati. Samma samadhi. Samma vayamo. Właściwy rodzaj wysiłku. Właściwy rodzaj ćwiczeń. Kiedy wasze ciało jest słabe, kiedy jest chore, niezdrowe, musicie robić ćwiczenia. Kiedy ciało jest tak słabe, że nie jesteście w stanie zrobić nawet paru kroków, chwiejecie się i zataczacie, ktoś wam z pewnością powie, poradzi. Rób takie i takie ćwiczenia. Wzmocnij mięśnie. Wzmocni ciało. Z umysłem, który staje się słaby, jest podobnie. A wszyscy zauważyliście, pracując przez te dwa dni, jak chore są wasze umysły. Jak strasznie słabe są wasze umysły. Chwieją się i zataczają. Są tak niestałe, tak niezrównoważone. Musicie robić ćwiczenia, aby je wzmocnić. Aby stały się silne, zdrowe, uważne. Każde ćwiczenie, które uzdrowi wasz umysł, jest dobre. To jest samma vayamo. Są cztery ćwiczenia. W dhammie każde ćwiczenie polega na badaniu siebie samego. Pierwsze ćwiczenie, zbadajcie siebie. Teraz, na powierzchniowym poziomie umysłu, mam taką wadę i taką wadę. Jeszcze jedną wadę i jeszcze inną. Pozbądźcie się ich. Pozbądźcie się tych wad, które macie. To jest pierwsze dobre ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Ponownie zbadajcie swój umysł. Mój umysł nie ma takiej wady i nie ma innej konkretnej wady. W takim razie zamknijcie wszystkie bramy swego umysłu. Nie wpuszczajcie do niego tych wad. Jeśli w umyśle nie ma jakiegoś zanieczyszczenia, nie pozwólcie, aby się w nim pojawiło. Trzecie dobre ćwiczenie. Ponownie przeegzaminujcie umysł. Mój umysł ma taką zaletę i taką zaletę. Nie pozwólcie rosnąć swojemu ego z powodu tych zalet. Nie rośnijcie w dumę z tego powodu. Mam tę zaletę. Taka jest rzeczywistość. Muszę po prostu dopilnować, aby jej nie stracić. Muszę ją zachować i rozwinąć. I jeszcze raz zbadajcie swój umysł. Jeśli zobaczycie, że nie ma w nim jakiejś zalety, pożądanej zalety, otwórzcie wszystkie bramy waszego umysłu. Zaproście zalety, których w nim nie ma. Zaproście je. Powinny się tam pojawić. Takie są cztery dobre ćwiczenia, które uzdrowią i wzmocnią wasz umysł. I właśnie to zaczęliście już pośrednio robić. Następny element. Samma sati. Świadomość. Właściwy rodzaj świadomości. Co to jest właściwy rodzaj świadomości? Świadomość rzeczywistości danego momentu w odniesieniu do waszej struktury fizycznej i umysłowej
jest właściwym rodzajem świadomości. Świadomość nie może dotyczyć przeszłości. Słowo sati ma dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to pamięć. Nie ma ono nic wspólnego z tym elementem dhammy. Pamięć odnosi się do przeszłości. Wy stale myślicie o przeszłości. To nie jest sammasati. To nie jest właściwa świadomość. Świadomość nie może też dotyczyć przyszłości. O przyszłości możecie tylko myśleć. Możecie ją sobie wyobrażać, możecie o niej marzyć. To w niczym nie pomaga. Świadomość jest prawdziwa tylko wtedy, kiedy jesteście świadomi rzeczywistości obecnego momentu. Tak, jak się ona przejawia z chwili na chwilę, moment po momencie. I ta rzeczywistość odnosi się do waszego istnienia, umysłu, materii ciała i ich połączenia. Właśnie to zaczęliście już robić. Zaczęliście obserwować swój oddech. Wdech, wydech. Z chwili na chwilę, taki jak jest. Jeśli jest głęboki, to jest głęboki. Jeśli jest płytki, to jest płytki. Jeśli przechodzi przez lewą dziurkę, to przez lewą. Jeśli przez prawą, to przez prawą. Przez obie dziurki naraz, to przez obie naraz. To jest rzeczywistość taka, jaką jest. Taka, jaką jest. Oczywiście nowi uczniowie, jeśli nie czujecie oddechu, który stał się bardzo subtelny, to wolno wam wziąć kilka głębszych oddechów, świadomie zamierzonych, trochę głębszych. Ale tylko kilka i zaraz musicie wrócić do waszego naturalnego oddechu, normalnego oddechu po to, żeby rozwinąć umiejętność, zwiększyć zdolność klarownego wyczuwania najsubtelniejszego oddechu, wyraźnego wyczuwania najlżejszego oddechu. Wówczas jesteście obecni w rzeczywistości takiej, jaką ona jest. Nie takiej, jaką chcielibyście, żeby była, ale takiej, jaką naprawdę jest. To właśnie robiliście. I jeszcze jedna rzecz. Cała ścieżka prowadzi was od bardzo mocnej, silnej, intensywnej, łatwo wyczuwalnej powierzchniowej rzeczywistości, ponieważ to jest to, czego doświadczacie najpierw, do rzeczywistości subtelnej. Dochodzicie do rzeczywistości subtelniejszej. Coraz subtelniejszej. Badacie cały obszar struktury mentalnej, umysł i zawartość umysłu. Od najbardziej wyczuwalnej, najsilniej przejawiającej się rzeczywistości na poziomie powierzchniowym do subtelnej i coraz subtelniejszej rzeczywistości. W języku tamtych czasów Budda mówił olariko. Od olariko do sukuma. Każdy krok musi prowadzić do sukuma. Subtelność, subtelność, subtelność. Przemierzycie cały obszar subtelności umysłu i materii. Następnie doświadczycie czegoś, co jest poza umysłem i materią. Zauważycie, że cały obszar umysłu i materii jest obszarem, w którym rzeczy pojawiają się i zanikają. Zmiana. Ciągle zachodzi jakaś zmiana. Trwa nieustanny przepływ. Wszystko stale się zmienia. Kiedy już przekroczycie ten obszar, wtedy nic się nie pojawia, nic nie znika. Odwieczna, ostateczna prawda jest czymś, czego nie sposób sobie wyobrazić. Na ścieżce Dhammy nie należy sobie nic wyobrażać. I nie należy niczego akceptować tylko dlatego, że jakiś Budda tak powiedział, albo wasz nauczyciel tak mówi. Musicie sami doświadczyć ostatecznej prawdy i to doświadczenie całkowicie was odmieni. Doświadczenie prawdy ostatecznej. Choćby kilkusekundowe, w naturalny sposób czyni człowieka świętym. Cała ścieżka, kiedy przechodzicie od intensywnej, łatwo wyczuwalnej rzeczywistości do subtelniejszej i coraz bardziej subtelnej rzeczywistości, jest procesem oczyszczenia. Zrozumiecie to w miarę podążania nią coraz dalej, a więc jedna rzecz jest jasna. Przechodzicie od intensywnej, łatwo wyczuwalnej rzeczywistości do subtelnej rzeczywistości. Ale zrozumcie, nie możecie stwarzać tej subtelnej rzeczywistości. Musicie to zostawić Dhammie. Musicie to zostawić naturze. Natura będzie nad tym nieustannie pracować. Waszym zadaniem jest, cokolwiek się pojawi, zamanifestuje, być tego tylko świadomym. Początkowo musicie wziąć kilka głębszych oddechów i bądźcie po prostu ich świadomi. W naturalny sposób oddech stanie się subtelniejszy, łagodniejszy, coraz delikatniejszy. Jesteście tego świadomi. Dzisiaj cały dzień uświadamialiście sobie dotknięcie oddechu na ograniczonym obszarze, na bardzo małym obszarze. Budda chciał, abyśmy pracowali na małym obszarze,
ponieważ im mniejszy obszar, tym wrażliwszy i subtelniejszy staje się umysł. Jutro i pojutrze ten obszar zmniejszy się jeszcze bardziej. Teraz pracujecie w obrębie trójkąta. Cały dzień pracowaliście w obrębie trójkąta. Dotknięcie oddechu, gdziekolwiek wewnątrz nosa, gdziekolwiek na krawędziach dziurek nosa, gdziekolwiek na obszarze poniżej nosa, a nad górną wargą. Dziś wieczorem i jutro przez cały dzień będziecie doświadczać czegoś jeszcze subtelniejszego niż to. Ten dotyk był tam cały czas, tylko że nigdy nie zadaliście sobie trudu, żeby go zauważyć, żeby go sobie uświadomić, ponieważ nigdy tego nie praktykowaliście. Teraz, dzięki praktyce, wyostrzyliście swój umysł tak, że możecie poczuć ten dotyk. Na tej samej zasadzie istnieją subtelniejsze wrażenia. Istnieją cały czas, ale nigdy nie dbaliście o to, by je sobie uświadomić. Teraz przy pomocy techniki zaczniecie je odczuwać. Jedna rzecz, pewien aspekt rzeczywistości stanie się bardzo jasny i oczywisty. Zauważycie, że powietrze, które wydychacie, jest troszeczkę cieplejsze od wdychanego. Temperatura wdechu i wydechu jest inna. Wydech jest odrobinę cieplejszy. Taka jest prawda. Tylko nigdy nie dbaliście o to, żeby ją zauważyć. Jest to naturalne. Temperatura na zewnątrz ciała jest niższa niż temperatura wewnątrz. Więc powietrze, które wchodzi do naszego ciała, styka się z cieplejszą temperaturą, a następnie opuszcza ciało lekko ogrzane. Zauważycie, że wydech jest trochę cieplejszy niż wdech. Wkrótce potem zaczniecie doświadczać czegoś jeszcze innego. Pewnej rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego z oddechem. Używacie oddechu, by podążać w kierunku subtelniejszej rzeczywistości. Ale nawet pomijając samo oddychanie, co się tam dzieje? Pracowaliście na tym małym obszarze, małym trójkątnym obszarze. Dziś wieczorem i jutro zaczniecie doświadczać jakiejś biochemicznej reakcji, która tam zachodzi, jakiejś elektromagnetycznej reakcji, która zachodzi w całym ciele, w całej fizycznej strukturze, w każdym momencie zachodzi taka czy inna reakcja biochemiczna, taka czy inna reakcja elektromagnetyczna. I z tego powodu pojawia się takie czy inne doznanie, wrażenie w całym ciele. Gdziekolwiek istnieje życie, musi być także doznanie. Na tym obszarze zaczniecie teraz odczuwać jakieś doznanie. Niekoniecznie ma być to jakieś szczególne doznanie, tego czy innego rodzaju. Wszystko jedno, jakie doznanie. Każde wrażenie, jakie się pojawi. Może to będzie ciepło. Może zaczniecie czuć na tym obszarze ciepło. Ale tylko na tym obszarze. Może to być ciepło pochodzące z ciała albo z otoczenia. Ciepło. Po prostu je obserwujcie. Jest odczucie ciepła. W tym momencie jest ciepło. Może to będzie zimno. Może pojawi się pot. Tylko obserwujcie. Nic nie róbcie. Może uczucie swędzenia. Znów, tylko obserwujcie. Czuję swędzenie. Nie reagujcie na nie. Doznanie, odczucie swędzenia. Jeśli zaczniecie reagować, zaczniecie się drapać lub trzeć to miejsce, to nie będzie to sammasati. Sammasati oznacza tylko obserwować. Nic nie róbcie. Obserwujcie rzeczywistość, która się przejawiła. Zaczęło się swędzenie. Zobaczę, jak długo potrwa. Nasila się i nasila. Ale w końcu przecież mija. Żadne swędzenie nie trwa wiecznie. Nie będzie was dręczyło do końca życia. Zobaczę, jak długo potrwa. Żadne doznanie nie będzie trwało w nieskończoność. Pojawi się i prędzej czy później minie. Jesteście jedynie milczącymi świadkami tego, co się dzieje. Może to być doznanie swędzenia, a może łaskotania. Czasami może poczujecie ciarki, kłucie lub tętnienie albo pulsowanie. Może będzie to doznanie lekkości albo ciężkości. Może ucisk, napięcie, nadwyrężenie, a może nawet ból. Może doznanie rozszerzania się, doznanie skurczu. Może to być drętwienie, może suchość albo wilgoć. Cokolwiek. Nie możecie wybierać doznań. To ma być obserwacja bez wyboru i selekcji. Pozwólcie działać naturze. Niech Dhamma robi, co do niej należy. Z chwili na chwilę, cokolwiek się pojawia, taka jest rzeczywistość danego momentu. A waszym zadaniem jest ją tylko zaakceptować i obserwować. Obserwować bez reagowania na nią. Nie szukajcie czegoś, czego tam w danej chwili nie ma. Inaczej się pogubicie. Cokolwiek pojawi się w danym miejscu, zaakceptujcie to i obserwujcie. Bardzo możliwe,
że pojawi się doznanie, którego nie będziecie umieli nazwać czy określić. Nie ma potrzeby tych doznań nazywać. Nawet te doznania, które potraficie nazwać, nie powinny być nazywane czy zaliczane do jakiejś kategorii. Nie. Coś się dzieje, a wy to jedynie obserwujecie obiektywnie, bez reagowania. Wtedy cel jest realizowany. Właśnie tego wymaga od was technika. Tylko zaakceptujcie rzeczywistość danego momentu taką, jaką ona jest, bez reagowania na nią. A więc jakiekolwiek doznanie, możliwe, że czasem będziecie mieli wrażenie, że nie czujecie żadnego doznania. Doznania istnieją. Są obecne w każdej najmniejszej cząsteczce ciała przez cały czas. To tylko wasz umysł jest tak toporny, niewrażliwy, że nie jest w stanie poczuć tych subtelnych doznań. Poczuć subtelnej rzeczywistości. Dlatego jeśli czasami nic nie czujecie w konkretnym miejscu, wróćcie do oddychania. Oddychanie jest zawsze. Jest niezawodne. Pracujcie z oddechem, aż nagle pojawi się jakieś doznanie. Wówczas skoncentrujcie się na tym doznaniu i pozostańcie przy nim. Po pewnym czasie to doznanie zniknie i może pojawi się inne. Ono też minie i pojawi się jeszcze coś innego. Jeśli się nie pojawi, powrót do oddechu. Obserwujcie oddech albo doznania, ale większą wagę przywiązujcie do doznań. Możliwe jest też, że czasem w jakimś miejscu będziecie czuli więcej niż jedno doznanie. Jednocześnie poczujecie dwa lub trzy różne doznania. Nie czujcie się zagubieni z tego powodu. Wybierzcie jedno, to, które jest najsubtelniejsze. Łatwo jest wyczuć silne doznanie, więc zostawcie je. Skupcie się na słabych, ledwo wyczuwalnych. To na nie zwróćcie uwagę. W ten sposób wasz umysł będzie się stawał coraz wrażliwszy. Będzie nabierał coraz większej subtelności, żeby wyczuwać delikatne doznania. Zrozumcie, macie utrzymać skupienie na tym ograniczonym obszarze. To wyostrzy i uwrażliwi wasz umysł. Jeśli pozwolicie mu rozpraszać się po całym ciele, nigdy nie nabierze subtelności i będzie wyczuwał tylko bardzo silne doznania. Nie będziecie w stanie pójść w głąb, a Budda chce, abyście dotarli do głębi. Więc jeśli wasza uwaga jest skupiona w jednym miejscu, a w jakimś innym pojawi się doznanie, zignorujcie je. Nie możecie go usunąć i nigdy nie próbujcie tego robić. Po prostu je zignorujcie. Nie zwracajcie na nie żadnej uwagi. Coś się gdzieś dzieje. Waszym zadaniem jest badać rzeczywistość tego obszaru, tego trójkątnego obszaru. Jeśli coś się dzieje na wewnętrznych ściankach dziurek w nosie, jakiekolwiek doznanie, tak, będę je obserwować. Jeśli jakieś doznanie pojawi się poniżej dziurek w nosie, a powyżej górnej wargi, tak, będę je obserwować. Ale jeśli coś pojawi się poza tym obszarem, zignoruję to. Przekonacie się wtedy, że wasz umysł ograniczony do tego małego obszaru, pracujący tylko na tym małym obszarze, stanie się wyostrzony. Pracujcie w ten sposób dziś wieczorem i cały jutrzejszy dzień. To jest samma sati. Następnie jest samma samadhi. Samadhi jest to koncentracja umysłu, ale samma samadhi to coś innego. Coś, co opiera się na właściwej podstawie. A cóż to jest ta właściwa podstawa? Jest ona wolna od moha, niewiedza, ignorancja, żadnych iluzji, żadnych złudzeń, żadnej halucynacji, żadnego zamętu, żadnych wyobrażeń. Przedmiot waszej koncentracji powinien być rzeczywisty, realny. Cokolwiek praktykujecie, jest to samma sati, świadomość rzeczywistości danego momentu, realność momentu, którego właśnie doświadczacie, w granicach tego małego, ograniczonego obszaru. W danym momencie jesteście świadomi rzeczywistości i w kolejnym momencie ponownie jesteście świadomi rzeczywistości. W ten właśnie sposób. Z jednej chwili na kolejną chwilę, bez żadnych zakłóceń. Stale obserwujecie rzeczywistość z chwili na chwilę. To doznanie albo inne doznanie. Doznania będą się zmieniać, ale wasza świadomość będzie cały czas w obrębie tego obszaru i rzeczywistości, która się tu przejawia z chwili na chwilę, z momentu na moment. Im dłużej potraficie utrzymać świadomość bez przerwy, bez zakłóceń, tym silniejsze staje się wasze samadhi i jest ono samma, właściwe, ponieważ pozostajecie z realnością tego, co doświadczacie. Nic tu nie jest wyobrażone. Umysł może się skoncentrować przy pomocy jakiegoś wyobrażonego przedmiotu, kształtu, postaci tego Boga czy innego Boga, tej bogini czy innej bogini, założyciela tej czy innej religii. Można wyobrażać sobie jakiś kształt czy twarz jakiejś osoby i trzymać się tego wyobrażenia. Używając wyobraźni, mentalnie, umysł koncentruje się.
albo pracując ze słowem, poprzez powtarzanie jakiegoś słowa, używając werbalizacji. Umysł też się koncentruje. Ale to nie będzie naturalna, prawdziwa rzeczywistość. Jest tak, że sila, którą praktykujecie, ma was doprowadzić do drugiego kroku, samadhi, a samadhi ma was doprowadzić do trzeciego kroku, panya. To wszystko jest progresywne i prowadzi do końcowego celu. Jeśli skupicie się na jakimś przedmiocie, który sobie wyobraziliście, który sami stworzyliście, jeśli narzucicie sobie coś, czego realnie nie ma, to nie doprowadzi was to do końcowego celu. A więc przedmiotem skupienia powinno być to, co pojawia się w obrębie danego obszaru. A wy macie być tego świadomi. Macie być tylko świadomi. Uważni. Z chwili na chwilę, z momentu na moment. Jesteście świadomi. Jak długo jesteście nieprzerwanie uważni i świadomi, skupiając uwagę na tym ograniczonym obszarze, tak długo jest to samma samadhi. W przeciwnym razie, tak jak mówiłem, umysł może skoncentrować się na moha, niewiedzy, na wyobrażonych przedmiotach, albo na pragnieniach, raga, albo na niechęci, dosza. Pewnie widzieliście kiedyś myśliwego skupionego przy swojej strzelbie dwururce. Kiedy pojawi się zwierzę, on strzeli i je zabije. Jest to koncentracja, ale nie jest to samma samadhi, właściwa koncentracja. Kot czai się przy mysiej dziurze, całkowicie skoncentrowany. Mysz wychodzi z dziury, kot skacze i pożera ją. Jest w pełni skoncentrowany, ale nie jest to samma samadhi. Każde niewłaściwe działanie fizyczne lub mowa zachodzi przy udziale pewnej dozy samadhi, koncentracji. Nawet złodziej, który opróżnia waszą kieszeń, ma skoncentrowany umysł. Jest w pełni świadomy tego, co robi. Ale to nie jest samma samadhi. Ono musi być wolne od pragnień, wolne od niechęci. Kiedy obserwowaliście swój oddech, byliście wolni od moha, niewiedzy. Nie ma żadnej niejasności czy wątpliwości w kwestii prawdy, której doświadczacie. Oddech po prostu jest. Dotknięcie oddechu. Tak, jest dotknięcie oddechu. A teraz doznania. Doznania są i wy je obserwujecie. Nie obserwujecie pragnąc ich albo czując do nich niechęć. Tak jak przy obserwacji oddechu nie było pragnień czy niechęci, podobnie przy doznaniu dotknięcia oddechu nie było pragnień ani niechęci. Podobnie ma być i teraz. W doświadczaniu doznań nie powinny towarzyszyć żadne pragnienia, żadna niechęć. To się po prostu dzieje i wy to obiektywnie obserwujecie. To sprawia, że samadhi staje się samma samadhi. I to pomoże wam przejść do trzeciej części, trzeciego kroku. Panya, to znaczy mądrości, wglądu. Kiedy oczyścicie swoje umysły, nie tylko na poziomie powierzchniowym. Shila prowadzi was do samadhi, gdzie uczycie się panować nad umysłem. Ale to panowanie nad umysłem dotyczy tylko jego powierzchni. Panya poprowadzi was w głąb umysłu. Trzecia część dhammy polega na oczyszczaniu umysłu na najgłębszym poziomie, tak zwanym nieświadomym poziomie, tam gdzie leży źródło waszych nieszczęść, tam gdzie powstają wszystkie zanieczyszczenia i zakłócenia, tam gdzie się one rodzą i pomnażają. Cały zapas zanieczyszczeń, jaki nagromadziliście w przeszłości. Cały ten zapas musi wypłynąć na powierzchnię i przeminąć. To będzie panya. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Pomówimy o tym jutro, ponieważ pojutrze wstąpicie w obszar panya. Teoria i praktyka powinny iść w parze. A więc jutro omówimy panya, którą będziecie praktykować pojutrze. Teraz jesteście w obszarze sila. Bardzo starannie, bardzo skrupulatnie przestrzegacie wszystkich zasad, które przyjęliście. I praktykujecie samadhi, świadomość rzeczywistości na małym, ograniczonym obszarze, z chwili na chwilę, z momentu na moment. Wykorzystajcie ten czas, wykorzystajcie tę okazję i dobre oparcie w sila. Mieszkając w tym otoczeniu, na kursie medytacyjnym takim jak ten, nie macie żadnego powodu, aby łamać którąkolwiek z zasad sila. Macie tu całkowity spokój, dobrą atmosferę do pracy, a więc możecie pracować. Pracować z waszym samadhi. Wykorzystajcie to. Ten czas jest bardzo ważny. Jest to dla was bardzo dobra sposobność. Tak samo jak warunki tu panujące. I wspaniała dhamma. Cudowna technika niezwiązana z żadną religią. Uniwersalna technika. Tak racjonalna, tak naukowa. Wykorzystajcie ją. Wykorzystajcie ją dla waszego dobra, dla waszej korzyści, dla waszego wyzwolenia. Wyzwolenia z wszystkich więzów, kajdan, łańcuchów ignorancji, pragnień, niechęci, po to, aby uwolnić się od cierpienia i cieszyć się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Oby wszyscy z was cieszyli się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem.
real happiness. Bhavat sav mangalam. Bhavat sav mangalam. Good. Take rest for about 5 minutes and then start working again. Take rest for about 5 minutes.